Witam. Obejrzałam tą pierwszą część i jest po prostu skandalicznie chaotyczna. Zawsze tak zaczynam projekty. Cokolwiek robię, robię na początku wszystko, a potem jakby nie wiem, o co chodzi. Więc w pierwszej części było dużo chaosu. To jest drugi filmik. Zobaczyłam sobie tamten film 3 razy. Może ktoś ma jakieś tam wątpliwości, o co tu chodzi, więc ja szybko będę from first hand. To jest first hand. This is my partner in the creation subject, in the creation project. From first hand. Jest to projekt, który się teraz właśnie odbywa i w którym już Państwo już uczestniczycie. Wy. Nie wiem, na razie póki co w roli widza. Może ktoś właśnie teraz rzuca czymś w ekran. Może ktoś się na przykład śmieje. Może ktoś już przełącza na inny kanał. Może ktoś jest zainteresowany i na przykład będzie ze mną sobie tak podróżował. Zauważyłam, że w pierwszym filmiku mam takie ramionka, że jakoś tak nie ma tego otwarcia, więc spróbuję teraz otworzyć. Bo tak to pracuje. Jakby wiecie, jestem z wykształcenia aktorką. Po drodze zrobiłam mnóstwo innych rzeczy. Tam taki opis też dorzucę. Nie wiem, czy to jest autopromocja. Chyba nie. A z drugiej strony też tak, bo trzeba w końcu wziąć odpowiedzialność za to, kim się jest. A kimś innym niż ja nie będę póki co. Takie oto ciało dostałam, taką rękę dostałam, jedną, drugą i trzecią. I póki co to są moje narzędzia. Ręce, 2. Teraz ręce, 3. To jest from first hand. All we need is love. To jest bardzo ważny temat. Na któryś tam następny, następną odsłonę. All we need is love. Bardzo się cieszę, że to już się zaczęło. Bardzo się cieszę. Bo jakby teraz dalej go trzeba kontynuować, jakby przytomnie prowadzić narrację. I zobaczyć, o co chodzi, nie? Kto się odezwie, kogo to jakby zainspiruje, kto jest kto, who is who. Chciałabym Was po prostu poznać. Może bardziej chciałabym poznać siebie, nawiązując relacje z Wami, bo tak jak powiedziałam w pierwszym filmie, tu chodzi o nawiązanie tej relacji. Jestem ciekawa, czy da się to zrobić tak, że po prostu tak przejść przez ten ekran, żeby nie było tego takiego dystansu, żeby się rzeczywiście skontaktować z sercem. Bo to jest początek podróży i tak siłą rzeczy zaczyna się od samego siebie. Więc zaczynam od siebie, kontaktuję się z moim sercem i wtedy jestem gotowa, żeby skontaktować się, połączyć się, zobaczyć Was, każdego z osobna i wszystkich razem i powiedzieć, jak bardzo wszystkim nam chodzi o to samo, nie? Bo obojętnie, co się wydarza, jak powiedziała pewna mądra kobieta, na końcu i tak zawsze jest miłość. Troszkę będzie w tym filozofii też pewnie, różnej takiej życiowej i kosmicznej i z lasu, bo też to do mnie przyszło wśród tych wielu ról, tych wielu teatrów, które przeleciałam, że jestem też częścią integralną natury, takim drzewem. Zresztą w tym roku na wspaniałym Sylwestrze w Tantrze Serca. Otwierałam się właśnie na to. Stanęłam na 2 mocnych nogach. Oczywiście po pewnej wtopie, bo ja nie mogę normalnie zacząć, więc powiedziałam tak. Z korzeniami w ziemi rosnę ku niebu, by dzielić się owocami. I trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje słowa. Więc biorę odpowiedzialność za swoje własne słowa. Tworzę tę stronę. From first hand. To jest first hand. This is second hand. This is third hand. I razem tworzymy krąg Trójce Świętej. Wiele jest trójek w moim życiu. Mam 2 żony, które na pewno poznacie w trakcie jakby dalszych podróży. Bo to będzie troszkę taka podróż też. Oprócz tego
tych innych wymiarów, tych. Tak jak już powiedziałam w pierwszej części, to chciałabym sprecyzować. Chodzi o proces kreacji, czyli oglądacie teraz jakąś próbę. Próbę do spektaklu, który ma premierę cały czas, czyli to jest premiera. Nie będę tego montować, pójdzie to tak jak jest, taka jest zasada. Albo troszeczkę pomontuję, ale to będzie zabawa. Na dany czas zawsze mówię prawdę, chyba że oszukuję samą siebie i w tym momencie nie oszukuję Was, tylko samą siebie, więc może być to bzdura totalna, która zostanie zweryfikowana później. Bo na przykład dojdę do wniosku, że jednak zmontuję, bo fajnie by było dać muzyczkę albo coś, więc naprawdę nie przywiązujmy się do niczego, co tutaj zostanie powiedziane, a z drugiej strony może Was to wkręca, bo każdy ma różne zajawki na poznanie, na poznawanie ludzi niekonsekwentnych, a moim na pewno dużą konsekwencją jest to, że jestem absolutnie niekonsekwentna, więc może to się zmieniać, następnym razem będę kurta przebrana za królika na przykład i będę mówiła po króliczemu, a pan Rączka będzie sobie na przykład drapał mnie za uchem z moim króliczem. No, kto to wie, no różne rzeczy się mogą wydarzyć. W każdym razie, to co chcę powiedzieć, uczestniczycie jakby never ending premiere, to znaczy niekończącej się premierze. Wszystko, co tutaj jest, jest absolutnie po raz pierwszy, jest absolutnie premierą i absolutnie będzie miało ciąg dalszy. Taki serial trochę. No trochę taki serial może. Taki blog też może, trochę pod się też blogiem teraz nazywa. Ale przede wszystkim no teatr. Teatr. Teatr życia, kurczę, zaczyna się od zielonego fotela. Dostałam ten fotel w prezencie od mojej byłej szefowej, obecnie przyjaciółki mojego serca, która mnie zatrudniła kiedyś, pracowałam w knajpie, ona była moją szefową. I teraz jest moim wielkim przyjacielem, moją wielką przyjaciółką i właśnie ona mi dała ten fotel, który wielokrotnie musiałam czyścić mu nogi, musiałam go przesuwać w różne miejsca, zgodnie jakby z zaleceniami szefowej, bo to był jedyny wygodny i piękny mebel w tej całej restauracji w Warszawie. Nazywała się Fotka Cafe. O niej też może będzie jakiś fragment w tym, bo to będą też takie różne historie, tak jak już powiedziałam, takie ciekawe albo nieciekawe, no nie wiem, kogoś to może zainteresować. No. No i taki proces, bo kiedyś chciałabym po prostu zrobić spektakl w wymiarze fizycznym, czyli zaprosić osoby, które dajmy na to poznają mnie, czy poznały, czy już mnie znają mniej lub bardziej, w wymiar fizyczny, w realną przestrzeń i spotkać się z nimi po prostu i stworzyć piękny teatr, bo tylko o to chodzi. Mamy teraz takie nośniki, mamy 2017 rok, nośnikiem teraz jest internet, więc używajmy tych narzędzi, jakie mamy. No, nie stanę się nagle jaskiniowcem. Jestem zresztą po remoncie, no kurczę, mam grzejniki. Marzyłam, żeby mieć grzejniki, żeby w tym domu było ciepło, bo jak tutaj mieszkałam parę lat temu, to jedynym ciepłym momentem zimą w domu było to, jak jeździłam na rowerze. Kupiłam sobie rower stacjonarny. To przed godzinę jeździłam. Tańczyłam Jezioro Łabędzie, bo wtedy miałam taką zajawkę i ćwiczyłam hiszpański, uczyłam się na pamięć poezji hiszpańskiej i przeczytałam całą Mahabharatę zimą tego czasu. Poza tym było tak zimno, że musiałam leżeć pod kołdrą, więc ja po prostu wróciłam do siebie, wracając do domu, budując dom, dając mu wielką miłość i biorąc za niego pełną odpowiedzialność, daję tę miłość sobie, biorę pełną odpowiedzialność za siebie i ma już serce ten dom. Ma wielki, zajebisty, kurde, piec, ma kaloryfery w każdym pomieszczeniu i jedyne, co zostało na ten moment, to przebić dach, czyli przebić ten mentalny, kurde, mentalną strukturę tego barzym. Ja się nie dała tym swoim lękom, temu poczuciu, że może coś nie tak, a może powinno być inaczej, a może ja powinnam wysłać 50 CV do różnych teatrów. Nie chcę iść do zamkniętej, kurde, klatki teatru. Tam jest po prostu, to jest piwnica ze sztucznym światłem. Tak, teraz to odbieram. Odkąd odkryłam las, ja po prostu nie mogę. Ja muszę mieć drzewa nad sobą. I niebo. To jest po prostu obowiązek mój psi, żeby mój elfi obowiązek, żeby być w kontakcie z naturą cały czas. Więc umówmy się, uczestniczymy w próbach. W próbach teatralnych do spektaklu, którego premiera będzie w świecie fizycznym. Materialnym. Oczywiście będzie ona zapisana na nośnikach, że ktoś nie będzie mógł dojechać, to będzie mógł to zobaczyć, ale po drodze jakby zobaczymy, o czym ten spektakl będzie, bo na razie kolejny filmik,
komentarz do tego filmu może się pojawi. Może jakiś muzyk się pojawi. Bo chciałabym zacząć śpiewać. Od zawsze mi mówili, że nie potrafię śpiewać. A kilka osób dobrze śpiewających powiedziało: zrób to. Więc spróbuję zaśpiewać. A czemu nie? Dlaczego by nie? No, no wiele, wiele jakby pomysłów jest we mnie. I będę się z nimi dzielić. No. Jeżeli ktoś może będzie chciał zagrać w tym spektaklu, to czy zostać wymasowany przez pierwszą, drugą i trzecią rączkę, to też zapraszam. Oczywiście ten sklep będzie hulał. Tutaj póki co nie mam pół odzieży, którą chciałabym sprzedać czy oddać komuś, ponieważ no umówmy się, wygodne to jest i dam takie ładne rzeczy, takie zajebiste, no to na pewno mi się będą podobać, bo mi się bardzo kiedyś podobały. A teraz naprawdę mam jakieś takie poczucie, że może żyć trzeba tak jakoś mniej tego potrzebuję. To jest jedyna, no, po prostu, dobra, już skończę na dzisiaj, bo już troszkę się chyba wyprzytykałam. No, dużo szczęścia w moim sercu jest teraz i takiej wdzięczności, że się odważyłam spojrzeć wam w oczy, powiedzieć witajcie, to już jest drugi film, więc ja póki co jest dobrze, bo jest to drugi film w ciągu jednego dnia. Umówmy się, początek taki w materialnym świecie zaczął się 12 lipca 2017 roku, więc zapisuję tę datę w swoim notatniku, pan Rączka ze mną jest, 07-2017 i zaczynamy. Witajcie. Do zobaczenia. To byłam ja, Monika.